chcę zaznaczyć, że tak władze samorządowe, jak mieszkańcy, jak ludzie zainteresowani tym tematem, wyciągali do nas pomocną dłoń i dzięki temu mogliśmy sfinalizować ten pomysł. To nie jest zasługa tylko i wyłącznie stowarzyszenia. Stowarzyszenie było inicjatorem. Myślę, że będziemy podejmować jeszcze tego typu działania. Strasznie wdzięczni jesteśmy jako stowarzyszenie rodziną, do których udało nam się dotrzeć, za ich tutaj przybycie, za znaczenie swojej tutaj obecności. Historyczne Biuro Wojskowe w latach 40. ustaliło, że tą zbrodnię można przypisać, należy przypisać oddziałom Wehrmachtu, no nie imiennie, bo się nie da złapać kogoś do ulicy Kompanii czy jakiejś ulicy, ale te oddziały należały do grupy generała Blaskowicza, który się niechlubnie sławił niszczeniem Warszawy po powstaniu, po upadku Powstania Warszawskiego. Szanowni Państwo, teraz nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika. O odsłonięcie poproszę wicestarostę powiatu miechowskiego Pawła Osikowskiego, wójta gminy Harsznicy Jana Żebraka, przewodniczącego Rady Gminy Harsznica pana Zdzisława Uchto, członka Towarzystwa Przyjaciół Harsznicy pana Andrzeja Pałkę, naczelnika Wydziału Upamiętnienia Macieja Korkucia oraz przedstawicielkę rodzin pomordowanych panią Joannę Poraldę. Nasze winy, jako i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Chrystusa Jezusa, który nas do końca umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Szanowne rodziny pomordowanych w 1939 roku, wszyscy drodzy Państwo, którzy przyczyniliście się do budowy tego pomnika, mieszkańcy Harsznicy, zaproszeni goście. I Ty, drogi Andrzeju, do Ciebie się zwrócę, bo kiedy pierwszy raz przyszedłeś do mnie i zacząłeś mówić o Waszym pomyśle, o Twoim pomyśle, to ja wiedziałem, że uda Wam się zrealizować ten cel, to zadanie. Natomiast nikt chyba wtedy nie pomyślał, że stojąc tutaj dzisiaj, mówiąc, wspominając pomordowanych przez reżim hitlerowski, niemiecki, będziemy spoglądać z takim niepokojem na wschód i na to, co tam dzieje się dzisiaj. Ten dom będzie świadkiem naszej tu harsznickiej historii. Harsznickiej i naszej Ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej. Nie tylko przez te 4 lata, ale przez następne 1000 lat. Takiej Polski sobie życzymy, takiej Polski, o taką Polskę dbajmy, aby więcej takich pomników tutaj nie musielibyśmy odsłaniać. Zdradziecko, niespodziewanie, w nocy, bez oficjalnego wypowiedzenia wojny, rzucili grom na polską ludność cywilną. Runęli żelaznym wojskiem na polską armię. Na naszym polskim niebie pojawiły się czarne krzyże. Niestety nie były to krzyże wywodzące się z symboliki chrześcijaństwa, lecz były to krzyże, których Polacy się bali, a będące uproszczeniem niemieckiej swastyki, Hakenkreuzu. My dzisiaj żyjący, co nam pozostało? Na pewno pozostało nam pamiętać. Pamiętać chociażby dlatego, aby umieć odnaleźć się w teraźniejszości. Trzeba pamiętać, bo domagają się tego ofiary września 1939 roku. Między innymi te
27 ofiar, którym poświęcony jest pomnik, który dzisiaj odsłaniamy. Chciałbym powiedzieć w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej, że jesteśmy głęboko wdzięczni za możliwość współudziału finansowego, rzeczowego, ale też merytorycznego w realizacji tej inicjatywy. To miejsce jeszcze być może kiedyś będzie uzupełnione o osoby, których tutaj nikt nie był w stanie zweryfikować, bo to byli ludzie, którzy, jak już pięknie ksiądz mówił w homilii i przypominał o tym, przyjechali tutaj. Nie ma tutaj ich rodzin i nie wiemy, jak się nazywali. Pan Pęgiel, który przeżył to straszne zdarzenie, mieszkał w Bukowie i on właśnie opowiadał o tym, co się wydarzyło. Ta trauma tej wojny tkwi, ja też to pamiętam. Pamiętam w opowieściach mojego ojca, jego braci i siostry. To było straszne wydarzenie, jak Stanisław Szotek, mój dziadek, wyjechał rano do pracy jako kolejarz i nigdy już nie wrócił. W rodzinnych opowieściach pamiętam o jakichś takich właśnie przeżyciach, że jakiś pies wszedł do tego domu, że coś się podziało, że jakby babcia czuła, że coś strasznego się wydarzyło, ale nie wiedzieli, co to takiego jest. Potem oczywiście były te poszukiwania, niemożliwość sprowadzenia zwłok. Także mój dziadek leży tutaj w któryś z tych grobów. I tu pięknie rzecz było o pamięci, ja też powiem o tej pamięci. Piękne było dzisiaj kazanie w kościele, Bóg zapłać, naprawdę bardzo, bardzo, to wszystkie zresztą dzisiejsze słowa były bardzo mądre i wzruszające. Ta trauma, którą dziedziczymy, jest traumą pokoleniową. My doświadczamy wszyscy jako rodziny pomordowanych, a przypuszczam, że w każdej rodzinie gdzieś się taka historia znajdzie. I nie możemy wymazać tych historii, musimy się dzielić tymi wspomnieniami, aby zaleczyć nasze rany, aby uspokoić nasze serca i umysły i aby te historie nie powtarzały się już w przyszłości. Bowiem bez pamięci nie ma uzdrowienia. Jak powiedział Paulo Coelho, zawrzyj pokój ze swoją przeszłością, aby nie zniszczyła twojej teraźniejszości. Zatem jeszcze raz składam wszystkim wyrazy podziękowania i szacunku za przygotowanie tej uroczystości. My jako rodziny poległych czujemy radość, jak i ulgę, że w dzisiejszym dniu, w Święto Niepodległości, w tak uroczysty sposób zostali uhonorowani i upamiętnieni nasi przodkowie. Dziękuję bardzo.